Tereny inwestycyjne, czyli mówimy o Dolinie Logistycznej, Portu Gdynia, w której Rumia też się znajduje, są bardzo istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, ponieważ jest to chyba największy taki teren dostępny do tego, żeby powstawały faktycznie tysiące, a nawet dziesiątki tysięcy miejsc pracy w różnych branżach. Jest to teren niezbędny do rozwoju Portu Gdynia, a z Portem Gdynia idzie cały rozwój gospodarczy naszego regionu. Strefa przemysłowa w Rumi powstała 4 lata temu. Początkowo wykonaliśmy olbrzymią pracę mającą na celu pozyskanie terenów od właścicieli prywatnych, uzbrojenie tego terenu w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, teletechniczną. I to zaowocowało kolejnymi ważnymi inwestycjami dla miasta Rumi. Jak widać, przedsiębiorcy już się budują, niektórzy są na etapie projektowania nowych inwestycji. Natomiast bardzo duży atut tego terenu to współpraca z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną, z którą mamy stały kontakt. I nasi przedsiębiorcy, podejmując decyzję o nowych inwestycjach, zgłaszają się do strefy i to, co oferuje strefa, to jest dla nich kolejna zachęta do tego, żeby móc inwestować w Rumi. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna jest jednym z 14 regionalnych podmiotów odpowiedzialnych za kompleksową obsługę inwestora. Swoim działaniem obejmuje wschodnią część województwa pomorskiego oraz województwo kujawsko-pomorskie. Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji z 2018 roku okazała się istotną zmianą. Obecnie przedsiębiorcy w każdej lokalizacji mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na nowy projekt inwestycyjny bez konieczności przenoszenia swoich zakładów. Współpraca z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną dla Rumi jest bardzo istotna. Mamy ogromne wsparcie dla przedsiębiorców, którzy mogą dostać różnego rodzaju profity w zasadzie dla firmy, dzięki czemu oczywiście firmy szybciej się rozwijają, powstaje więcej miejsc pracy i firmy mają lepsze warunki do rozwoju. Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie w formie zwolnienia z podatku dochodowego na utworzenie nowego zakładu, zwiększenie mocy produkcyjnych istniejącego zakładu, dywersyfikację produkcji oraz 2-letnie koszty pracy pracowników zatrudnionych w ramach nowej inwestycji. Wysokość pomocy publicznej jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa oraz od wysokości nakładów inwestycyjnych. Jeśli więc planujecie Państwo inwestycje, skontaktujcie się z nami i stańcie się częścią Polskiej Strefy Inwestycji. Serdecznie zapraszamy do inwestowania w Rumi. Znajdziemy tutaj bardzo szeroką pomoc, kompetentnych współpracowników, współpracę z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną i świetną lokalizację do prowadzenia biznesu.